Co tam dzisiaj mamy? Johto poprzednio w Pokémon. Po ośmieszeniu się w swojej pierwszej lidze Pokémon, Ash rusza z misją kurierską, czyli wleczeniem przez pół świata tajemniczego Gizbola od jednego profesora do drugiego. Po drodze zalicza wizytę na Wyspach Pomarańczowych i całkiem udany występ w tamtejszej lidze, zakończony spektakularnym zwycięstwem. I wszystkie te szalone wydarzenia możesz poznać w tych dwóch filmach, a całą tą niezbędną wiedzę możesz uzupełnić o dwie kinówki. Po tym nic nieznaczącym sukcesie, nawet dla mamy Asha, na polecenie Ołka oraz śladami Garego rusza do regionu Johto, żeby zanieść Gizbola kolejnemu typowi, specjaliści od Pokeboli i przy okazji pyknąć kolejną ligę. A w tym filmie wbijesz do Johto i poznasz Pokémony drugiej generacji. Dowiesz się, dlaczego Ash pozbył się swojego najmocniejszego zawodnika i kilku innych. Poznasz kulisy walk o odznaki, zaliczysz epickie spotkanie z lokalną legendą, poznasz ulanego Batmana i najbardziej irytującego trenera z całego Johto. Dowiesz się, w jaki sposób Ash zdobył swoje trzy kolejne startery, a także wiele, wiele więcej. Nie mamy czasu. Zaczynamy. Cała ekipa leci lasem w stronę regionu Johto i już klasycznie błądząc po lesie... Dałczek, brawo! Dawaj, dawaj! Dochodzi do małej spinki zakochańców. Mówiłeś, że wiesz, dokąd idziemy? No mówiłem, różne rzeczy mówię. Togepi mówi dość dla tej toksycznej atmosfery i ucieka, co w finale doprowadza do pierwszego spotkania trzeciego stopnia z legendą Johto. Jest piękny. Jesteś piękny. Narwaniec rusza więc w jego kierunku, co kończy się tym co zwykle. Stój! Zespolaki docierają do Labo i w wyniku szalenie zabawnej komedii pomyłek... Czy znalazła pani tego Pokemona, który zawieruszył się w laboratorium? Pokemon? Jakiś problem, siostro Joy? Zgarniają najbardziej irytującego Pokemona nowej generacji, czyli Totodile'a. Żegnam. Dzięki, siostro Joy. Małolaty docierają do miasta, a Ash... odlatuje. Miejsce, gdzie wszystko bierze swój początek. Już słyszę szalejące tłumy podczas mojej pierwszej walki w lidze Johto. Wpadają do Pokecentrum. Siostra Joy! Ale niestety klon Siorka jest aktualnie nieobecna. Zmotywowani hormonami Broka... Znajdźmy ją! Skoro tak mówisz, Brok? Ruszają na jej poszukiwania. Docierają więc do labo profesora Elma, gdzie pielęgniara próbuje doprowadzić do porządku nieogarniętego doktorka. Co pan zamierza powiedzieć nowej trenerce, gdy przyjdzie odebrać Toto? Ja nie chciał! Przez zbytnie roztargnienie i zaangażowanie w swoją pracę, ktoś uprowadził jednego z trzech lokalnych starterów. Został skradziony Pokémon nowej trenerki. Jednak zanim ruszymy dalej, profesor ma dla nich bardzo ważne pytanie. Oglądacie może Skibidi Toilet? Skibidi Toilet? Co to jest? Nowy trener wybrał Chikorita to typ trawiasty, albo może być Cyndaquil, typ ognia, albo Totodile, który jest wodnym typem. Po czym oznajmia, że jest studentem Ołka i poza wiedzą od swojego mentora nauczył się też skromności. Byłem jego najlepszym studentem. Po expose doktorka... Wojnę toczą kamera ludzie i Skibidi Toalety, czyli głowy wystające z kibla. Młodzi ruszają na poszukiwania zguby, za której to uprowadzenie odpowiadają oczywiście zespolaki, i których to szybko udaje się zlokalizować. To zespół R! Dzięki uprzejmości psiego detektywa. Just give me a chance! Zespolaki dostają szybkie lanie. A rozentuzjazmowany Pokémon wraca do Elmo, który to, znaczy się no, profesor, najwyraźniej niczego się nie nauczył. Wysłać panu kopię tego artykułu, a Ash rejestruje się do Ligi Johto. Witamy w Lidze Johto. Na koniec Siorka zdradza, że tutaj też, podobnie jak w regionie młodego, należy zdobyć 8 odznak i zaleca udanie się do miasta Violet. Uważaj, Gary Ołko! Gdzieś pośród dzikiej leśnej dżungli regionu Johto... Co się dzieje, Pikachu? Natykają się na najbardziej irytującego trenera w całym... no Johto. Pokémon Champion odniósł następne 9 zwycięstwo! Ekipa przygląda się wielkiemu starciu czempionów. Jeden niesamowity Chikorita! Czas na grę! Małolata w wielkiej chwale masakruje szczurka na drugim levelu swoją dopakowaną Chikoritą. Świetny cios! Pewnie na jakimś piątym. Po epickim zwycięstwie... Odśpiewuje pieśń chwały na cześć poległych, żeby podbić sobie statystyki. Ten rzut, ten bieg, ten winny zwrot, ich kije rażą niczym prąd. Dość. Typiara w swoim odklejeniu. Nie do wiary, to najprawdziwszy Pikachu.
deklasuje nawet Asha, a to wysoko zawieszona poprzeczka. Zajebiście wysoko. I przy okazji idealna partnerka dla młodego. Ona też lubi życie na krawędzi. Zastanawiałam się, jak Kaczu może porazić. Pokaż, co potrafi. Logiki. Pokaż coś, żółty szczurku. Pokory, przypału, pewności siebie. Casey, bo tak ma na imię żółta fanatyczka boksów paski, pragnie skompletować całą ekipę takowych stworków i dla odmiany wykorzystać ich do gry w bejsbola. Najwyraźniej na świecie są też miłośnicy sportu. Taka drużyna zawsze będzie na ostatnim miejscu. Dochodzi do spięcia identycznych charakterów. Nie pozwolę obrażać mojego ulubionego zespołu. Które rozstrzygnie się w okta. Będą walczyć. Na pierwszy ogień gołąb na drugim poziomie versus... Charizard na jakimś 77 albo dalej. Tak więc no walka bardzo mocno wyrównana. Kolejno Szczurek i Chikorita. Młoda swoje walki kończy szybciej niż Najman. Aż wygrał mecz. Ale jakiego ma przeciwnika, proszę państwa. Popielak jak zawsze skromnie przyjmuje zwycięstwo. Tak się dzieje, gdy ktoś wyzywa wielkiego trenera. Załamaną Casey pocieszają zespolaki. Czy aż jest oszustem? Jeszcze jak? I napuszczają ją na Popielaka. Powiedział, że fani elektabuzów to matołki. Zapłaci mi za zniewagę. Dochodzi do rewanżu, w którym skutecznie pomagają nieudacznicy i korzystając z okazji robią to co zawsze. Pokemony są nasze. Młody i młoda stają ramię w ramię. I z lekką pomocą Popielatego udaje im się ich sklepać. Dochodzi do wielkiego pojednania. Wesoło i na szczęście dla nas, i Misty oczywiście, rozchodzą się w różnych kierunkach. Zastanawiam się, czy ma siostrę. Idąc lasem natrafiają na jakże czarujące hybrydy jednorożca i żuka gnojownika. Które to karczują tutejszy las. Próbę pochwycenia wszystkich przerywa tajemniczy koleś, który przestrzega przed łapaniem Herakrosów. Kim jesteś? Nazywam się Woodruff. I opowiada jakieś pierdoły o równowadze w przyrodzie, kręgu życia i innych duperelach. I że prawdziwym problemem są pinsiry, które już chwilkę później wchodzą w ten las jak dziki w sosnę. W obronie stają Herakrosy. A przynajmniej jeden nerwaniec, bo reszta zwiała. Młody rusza z pomocą i po kilku chwilach problem zostaje rozwiązany. No przynajmniej na chwilę. W ramach podziękowania odważny gnojożerca dobiera się do bulwy. Ja nie jestem przedmiotem. Czemu robisz za mnie przedmiot? Ale ten nie za bardzo odwdzięcza jego uczucia. Typ opowiada, że las dalej jest zagrożony, bo z jakiegoś powodu pinsiry panoszą się nie na swoim terytorium. Nie wiem, co sprawia, że tu przylatują. Więc ekipa jak zawsze rusza z pomocą i ma nawet ogon, który okazuje się przydatny. Winnym całego zamieszania okazują się oczywiście zespolaki. By uchronić świat od dewastacji. Ponieważ ci zamierzają strzelić sobie restaurację z naleśnikami. Hej, to jest pyszne! Dochodzi więc do walki, kiedy sytuacja staje się beznadziejna, z pomocą przychodzi Herakros. W lesie zachodzi równowaga. Pinsiry mogą wrócić. A do ekipy dołącza żuk gnojownik. Herakros wybrał mnie! Ale wszyscy dobrze wiemy, jaki jest prawdziwy powód tego przyłączenia. Błądząc znowu po lesie, trafiają na mroczne iluzje. A następnie na Hut-Huta. Pokesowe, która szybko pozbywa się tego psychicznego zagrożenia i przy okazji należy do dawno niewidzianego Garego. Siema, siema. Który uświadamia ekipę, jak bardzo są nieprzygotowani do zwiedzania tego lasu i że bez pomocy takowej sowy nigdy z niego nie wyjdą. Zostanie
zostaniecie tutaj na zawsze. Niestety nasz Vegeta tego uniwersum wcale nie zamierza pomóc kolegom w tej śmiertelnej pułapce, bo nie ma czasu i woli pozbyć się konkurencji, ale niechcący zdradza, w jaki sposób złapać psychiczną sowę. Wiedziałem, że muszę hukać jak sowa i złapać Hutta. Czas już na nas. No, miłego dnia, spurwika. Po chwilowych wygłupach Hut, trafiają na jedną taką sowę. On chodzi za mną. Ale ta nie zamierza dać się złapać. Zaczekaj. I niechcący prowadzi ich do swojej szefowej. Widziałem już takie brzydactwo w sennych koszmarach. Czy ty jesteś prawdziwa? Nazywam się Hagata. Fagata? Dobrze usłyszałem? Fagata. A nie, to nie znam. Ta zniszczona życiem kobieta, której jedynym celem jest zarabiać kasiurę za wszelką cenę, zdradza, że za iluzję odpowiadają duchy, że bez Hutta lasu nie przejdą i że wynajmuje turystom sowiastych za drobną opłatą. Ale obecnie został jej tylko ten jeden nierozgarnięty, który jeszcze nigdy tego questa poprawnie nie wykonał. Ale że młody jest narwany, to oczywiście olewa ostrzeżenia. Na pewno się zrozumiemy i zaprzyjaźnimy. I ruszają w drogę. Chwilę później daje pokaz swej nieudolności. I to pomimo uroczej motywacji Misty. Do ekipy dołączają zespolaki. Zespół R zawsze zostawia wrażenie. Na chwilę potrzebujemy cię. A naszą gromadkę nawiedza masowa iluzja. Na Kaczu, nie poznajesz mnie jako ja. Więc dzieją się dramaty. Misty wpada w tarapaty, a zmotywowany przemową Asha Hutt ratuje swoją ulubienicę. Nareszcie! Na koniec dumny z siebie pomaga małolatom przejść przez ten niebezpieczny las. To Hagata! Nie jestem Hagata, jestem Nagata, jej siostra bliźniaczka. Po zdecydowanie przydługim szlajaniu się po lesie docierają do miasta Florando. Tak, to Florando! A jakaś małolata zaprasza ich na festiwal kwiatów, albo na jakąś wystawę Pokémon. Na miejscu poznają Bailey, która akurat zawala pokazy swoimi belosomami. Bo jeden z nich ma deprechę. Belle robi to bez entuzjazmu. Więc czas na poketerapię. Zespolaki robią balet. Te dwie niecnoty tańczą swobodnie. Choć mam rajtuzy, a nie spodnie. A Miał z jakiegoś powodu robi stand-up. Który Pokémon mógłby być kartą do gry? Pik! Aciu! Następnie zostają szybko sklepani. Moje wydatwo! Jeszcze tu wrócimy! Wyżerając brudy ze śmietnika, rozkminiają kolejny plan ataku, a Bailey opowiada o tym, jak tańcem klepie swoich przeciwników. Następnie Pikachu przechodzi trening choreografii i chwilę później klepie tego w depresji. Niesamowicie porywający pokaz przerywają zespolaki. Więc Pikachu, bogatszy o doświadczenie taneczne, sprawnie rozprawia się z przeciwnikami. Z pomocą przychodzą belosomy, co pomaga przezwyciężyć problemy, bo przecież nic tak nie pomaga na stany depresyjne, jak obicie komuś mordy. I widzicie, a wy wszyscy narzekacie tak na te freak fighty, a tak naprawdę one mają zdolności terapeutyczne. Na koniec mamy jeszcze czarujący i w pełni udany pokaz. Docierając do kolejnego miasta, które słynie z nieuchwytnego przestępcy, wpadają na wkurzonego pająka. A nieudolna załoga Zorro próbuje obrobić muzeum, naśladując słynnego złodziejaszka. Otwarte! Jestem włamywaczem! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. James, może w końcu będziemy bogaci? Hej! Co tu robicie? Policjantka chwali się, że to nie pierwsza robota naśladowców i trzeba ich złapać. I do tej roboty oczywiście niezbędni będą dziesięciolatkowie, którzy wykazali się na tym polu w poprzednim odcinku. To właśnie my, super profesjonalni tropiciele włamywaczy. Bo przecież w tym świecie bez pomocy małolatów policja ma totalnie związane ręce. A do pomocy posłuży im Spinarak. Jeden z pracujących dla policji. Ponieważ dziesiątki lat temu, kiedy grasował czarny arachnid, do złapania typa ówczesna policjantka
wykorzystała właśnie takiego pajączka. I z powodu jednego takiego ambitnego spinaraka teraz wszystkie w mieście muszą tyrać za darmo dla policji. Szkoda, że nie jestem spinarakiem. Całe szczęście jest też popielak, który razem z pająkami odwali całą brudną robotę. Zupełnie jak w prawdziwym życiu. Czarny arachnid planuje następne włamanie. Ruszają więc do ochrony kolejnego bogola. Nocą nadchodzi spodziewany atak. Miał włamywać! Był chronić świat od zachłanności. Który szybko zostaje powstrzymany. Niestety, tym razem ekipie Robin Hoodów nie udało się zabrać bogatym i oddać biednym. W sensie sobie. Trzymajmy kciuki, może następnym razem się uda. Po tym, co zrobiliście, nie zapomnimy o was. Szukając przystojnych aktorów, mieszkają w tej dzielnicy, i młodych, jurnych aktoreczek, więc na co czekamy? W drogę! Wbijają do bogatej dzielnicy Beverly Hills. Potencjalny stalking. Chciałbym zajrzeć do środka. Przerywa jednak nadciągający psi Pokémon z nadprogramowym ładunkiem w postaci snoba z emocjonalnymi problemami. Jej, to Snowball! Stara i bogata wariatka o nazwisku Mahmoney. Zajebiste nazwisko. Zapraszam do mnie na lunch. Żyje samotnie ze swoim Pokémonem, który ma wszystko, co potrzebne do szczęścia w życiu. Czyli salon z kreskówkami, przebieralnię, łazienkę i siłkę. No może z wyjątkiem takiej mało istotnej rzeczy jak wolność. Przypuszczam, że Snowball wolałaby biegać po ogrodzie. Kurde, nie sądzę. Ale luz, niektórym pasuje takie życie. Ale ewidentnie Snowball to nie dotyczy, bowiem gardzi wykwintnym żarciem, a z zachwytem rozkoszuje się wymiętoszonymi kulkami broka. Do pełni szczęścia brakuje jednak przystojnego kawalera, ale i tu cały na różowo wchodzi boski gentleman Winthrop. Nigdy nie widziałam tak dystyngowanego pana młodego. A cała ta sytuacja nie podoba się ponownie stalkującemu i wpieprzającemu się w nieswoje sprawy Brockowi. Tak się nie robi. Żeby wesprzeć Brocka przy ratowaniu nieszczęśliwego obcego Pokémona, wpada też zespół Zery. I dochodzi do starcia, w którym Snowball bierze aktywny udział, a to uświadamia starą, co jest dla jej małego milusińskiego najważniejsze w życiu. Teraz atak! Czyli walka na śmierć i życie. Ale zabawa! Nie widziałam, że jesteś tak pełna energii! Podczas dalszego i bezcelowego szwendania się po okolicy natykają się na utykającego jelenia, który boi się obcych. Na szczęście mamy Brocka, który na poksach zna się co najmniej tak dobrze jak na kobietach. Stój! Stój! Jestem Stantlerem! Jesteś pan. Radość szczęśliwego poksa ma zranioną nogę! Doprowadza do wystrzału endorfin. Ładny zapach! I w efekcie do ataku całego stada parzystokopytnych. Dobry plan! Wyskakuje policjantka i zawija ich na dołek. Następnie przekazuje, że stado Stantlerów, których nie powinno tutaj być, terroryzuje miasto, a szczególnie park, przez co nastolatki nie mają gdzie walić browarów. Brock wyczuwa, że coś tu śmierdzi. Jak wytłumaczysz to, że całe stado tak nagle zniknęło? Magic. I to nie chodzi o zespół Polaków, które akurat wieją przed Stantlerami. One zniknęły. Chwilę później dochodzi do kolejnego ataku, a Brock postanawia popełnić epickie samobójstwo. Stantler, nie ma się czego bać. Stop! Chłopie, coś się zrobił. Szukać chłopa! Bohaterski kamieniak rozwiązuje podejrzaną zagadkę. Wiedziałem! I za cały ten terroryzm odpowiada jeden kulawy Stantler. Już dobrze. Który hipnotyzował wszystkich dookoła. Nocą zespolaki planują atak, a rankiem Brock uwalnia swojego potencjalnie nowego poksa. Okej, mały, czas wracać do domu. Leć! No, biegnij do nich! Żeby chwilę później ten wpadł w sidła zespolaków. Tych z kolei przepędza tym razem prawdziwe stado Stantlerów, z którym to młody chwilę później odchodzi, idąc w kierunku pierwszej sali. Intensywne fantazje Brocka przerywa mała zielona Chikorita. Spójrzcie na łąkę!
A kamieniak przypomina nam coś, czego już nigdy z pamięci nie usuniemy. Zaśpiewam dla zwycięzców, słuchajcie pieśni mej. Popielak rusza do akcji i do walki z Chikoritą na jakimś 5. levelu wystawia Bulbazaura na jakimś 77. Więc jak łatwo się domyślić, walka jest szybka. Bulwa odpada po jednym uderzeniu. Baba, sure. Przegrał! Następnie rusza Charizard i dochodzi do remisu. Najwyraźniej, żeby złapać tą przekokrzoną Chikoritę na 5. poziomie, aż potrzebuje Master Balla. Zielona, pomimo wysokiego poziomu narwania, wreszcie pada, ale i tak ma bardzo duży potencjał. W ogóle jak to jest możliwe, że paręnaście odcinków temu aż naklepał Dragonite'owi, a teraz ma problem z taką małą piczą, Chiką. Małolaty więc zgarniają ją do siorki. Zespolaki prowadzą ciężką analizę, jak zwierzaczka podpierdala. To racja! A Brock... Ja nigdy nie zapomnę twoich małych, delikatnych dłoni. No cóż, Chika powoli wraca do zdrowia, a pielęgniarka opowiada o jej wrodzonej zawziętości. Wpada dwóch totalnie legitnych ratowników i zgarniają pacjentkę. Nigdy was nie widziałam. Skąd jesteście? Z miasta Łodzi. Popielak rusza na ratunek. Rescue mission, na jego nieszczęście bez swojej obstawy. Pobiegł tak szybko, że zapomniał ich zabrać. Próbę podpisania kontraktu życia przerywa szturm Popielaka. Miłość zwycięży, nadszedł koniec wasz. Gwiazd nie sięgniecie, bo ja jestem aż. Który do praw autorskich podchodzi tak samo jak ja, czyli bardzo luźno. Po skutecznym odbiciu mała Chika daje nogę. Po niedługiej rozkmince nad losem swojego nowego poksa porzuca Pikacza. Zaczekaj tu! I rusza na poszukiwania. Chikorita! Wyjątkowo krótkie tym razem. Wiedziałem, że cię odnajdę! Rankiem wszyscy są już wesołymi ziomkami, wspólnie klepią zespolaków. A Chika po chwilowym zawahaniu wskakuje do Pokebola. Chikorita, mój nowy Pokemon! Wykończeni szalonymi przygodami, zaraz odpadną mi stopy. Mam dosyć. Trafiają do Pokecentrum. Się i wpadają na wannabe pielęgniarkę, która postanawia zapewnić przybłędom wikt i opierunek. Za wszelką cenę. Każdemu może się to przydarzyć, wiemy, że się starałeś. Mamy też niezręczną kąpiel Asha. Chciałbym, żebyś omył mi plecy. Dobrze, że chociaż gacie założył. Wpada spóźniona siorka. I dodaje, że Blissey jest bardzo pomocny, ale ma dwie lewe... łapy. Zespolaki rozpoczynają nocne plądrowanie, a Jessie rozpoznaje w Blissey swojego ziomka ze studiów. Co? Minęło tyle czasu i spotykam starego przyjaciela. Pamiętasz? Tak jest, mieliśmy historię Miała i Jamesa przed czas na Jessie. Dawno temu w Zasiedmiogórogrodzie, kiedy była jeszcze całkiem młoda i normalna, po tym jak nie dostała się na ludzką medycynę, poszła do Pokemonowej. W sumie dla nich to chyba bez różnicy. Tam poznała narwanego, ale niezdarnego Blissey, jednego z wielu wannabe pielęgniarzy. Z przyjemnością wam pomogę. Jak przystało na rasowego zespolaka, z radością mu pomogła. Tak będzie ci łatwiej. Dzieją się ludzkie dramaty, bowiem Jessie ku zdziwieniu wszystkich jednak nie może zostać Poké pielęgniarką, gdyż nie potrafi usypiać śpiewem. Panie na lekcji, to nie najlepszy pomysł, panienko Jessie. Nie stanę się przecież Chelsea. Więc odchodzi. Po niezwykle wzruszającym rozstaniu żegnaj. Przeskakujemy do czasów obecnych, a Blissey wprowadza nieogarniętą ekipę do składziku. Nie będziesz miał nic przeciw, jeśli nabierzemy trochę jedzenia? Więc Jessie bez sentymentu zgarnia cały magazyn i się zawijają. Rankiem Popielak narzeka na zbyt mały, darmowy posiłek. To ma być śniadanie! A siostra chwilę później odkrywa, kto jest sprawcą pustego magazynu. Jeśli powiesz, unikniesz poważnych kłopotów. Ale ja nic nie wiem. Zespolaku mięknie serducho i zwracają żarełko. Przywieźliśmy całe żarcie ukradzione z centrum Pokémon! Dochodzi więc do starcia. Na pierwszy ogień leci Blissey. Nie zbliżaj się, Blissey, bo wszystko zepsujesz. Który w zamian za wdzięczność zostaje zmasakrowany. Ale zabawa! Czemu bez problemu przygląda się cała reszta.
Lisi próbuje naprawić swój błąd, atakując zespół R. Wreszcie i nieproszony Pikacz robi porządek. To będzie nasz sekret, przyjacielu. A Ash może się wreszcie nażreć. Życzę smacznego! Dziękuję! Po wielu, naprawdę wielu odcinkach wreszcie Ash rusza do walki o swoją pierwszą odznakę. Zespolaki zawracają przez chwilę gitarę, kradną Pikachu, ale żółtego ratuje emo chłopak na lotni. Prezentując przy okazji swojego wielkiego bydlaka. Ash też miał takiego, ale zostawił go w lesie. Halo, Ash, kiedy wrócisz po swojego Pidgeota? Typ pragnie zostać mistrzem latających Pokémonów, bo zdarza mu się czasami mocno odlecieć. Zawsze chciałem latać wysoko w chmurach. Już jako mały chłopiec marzyłem o podniebnych lotach. Na koniec dodaje, że nazywa się Faulkner i jest liderem sali. Co kurwa? Na pierwszy ogień Hut-Hut po kilku szybkich atakach, unikach i kilku fikołkach Chica kończy przygodę. Ataki miała wielki potencjał, widać sama prowadziła się lepiej niż prowadził Ash. W jej miejsce Pikachu i ten szybko kończy Lamusa. Jeden do jednego. Następnie wskakuje ptasi Nielot, ale po kilku unikach i bryknięciu gryzie piach. Dwa jeden dla naszych. Wlatuje wielki bydlak i szybko odcina zmęczonego szczurka. No więc nie pozostaje nic innego, tylko masowa broń zagłady, czyli Charizard. Walczcie! Po kilku gorszych ruchach ognisty ledwo trzyma się na nogach. Na szczęście motywująca gadka popielaka pomaga i już za chwilę Pidgeot zmieni się w kubkę popiołu. Albo i nie. Kontynuowanie walki nie ma sensu. Nagle olśnienie aż wpada na pomysł. Prosty atak płomieniem! Sejsmiczny atak. A Pidgeotowi nie pomaga nawet doping NPC-ów. Pidgeot, wstań! Pidgeot, wstań! Popielak odchodzi ze swoją pierwszą odznaką. Zespolaki strasznie przeżywają, że nic nie uda im się osiągnąć, dopóki Ash będzie co chwila wyciągał Charizarda z kapelusza. Miał, może tym razem damy sobie spokój. A przyjaciele popielaka robią musieczkę w bani. Weź pod uwagę, że niewiele Pokémonów jest w stanie pokonać Charizarda. I to właśnie jest nie fair. What? A czy to właśnie nie o to chodzi, co jak pójdzie do ligi, to zabronią innym używać innych wielkich, silnych Pokémonów? Raczej nie. Nagle wpadają na Lizę, trenerkę Charizardów. Co za przypadek. I ta zaprasza młodego, żeby ten pokazał jej swojego ognistego ptaka. Chyba czas zwolnić Ghostwritera. Może chciałbyś razem ze mną zwiedzić Dolinę Rezerwatu? Będzie tym zachwycony! Trenerka wzywa więc swoją taryfę, na której brak miejsca dla młodego. Musisz polecieć na swoim Charizardzie! Ale spoko, on ma swoją prywatną taryfę, więc wystarczy z niej skorzystać. Przelecimy się trochę. Zaliczając niewielkie turbulencje... Wreszcie udaje im się dotrzeć do celu. Dziękuję za wspólną podróż, czyli do wielkiego kanionu Charizardów. A Liza opowiada o unikalnych metodach treningowych. Nie potrzebują pomocy ludzi, żeby stać się najsilniejszymi Pokémonami. Uczą się, obserwując dorosłe osobniki. No cóż, no filozofia prosto z Dragon Balla. Im więcej się klepiesz, tym jesteś silniejszy. What i cała historia! Wielkie ambicje dwójki nieudaczników. Jesteśmy niepokonani! Doprowadzają do starcia z... no... prawie starcia. Ale z Charizardem. Jednym z mniejszych, ale i tak dużym. Drugie podejście do nieco większego i prawie sukces. Ambicje biorą górę. Powstrzymaj go, bo nie odpowiadam za to, co może się wydarzyć. Co kończy się dla niego kiepsko. Osobiście dotyka nawet zespolaków. Obrażony postanawia przezwyciężyć swoje słabości. Charizard siedzi tam od wielu godzin. Po kolejnej gadce motywacyjnej naszego młodego coacha. Zostanę trenerem! Mistrzem świata! Ten próbuje dotrwać do poranka. Wytrzymaj! Przy czym pomaga nawet zespół R. Nie zasypiaj! A robi drugie podejście, bohatersko robiąc z siebie worek treningowy.
Pozostaje więc jedno: zostawić swojego maluszka na intensywny trening. Jeśli chcesz, możesz z nami trenować. Ale spoko, przecież będzie mógł wrócić, jak trochę przypakuje. Czekają na ciebie. Aż! 15 stycznia 2023 roku na tym kanale pojawił się pierwszy film, a to oznacza, że rocznica kanału już za lekko ponad miesiąc. Wiem, że spora część z was, którzy regularnie tu wracają, dalej nie zostawiła suba. Dla was to tylko kliknięcie, a dla mnie to potencjalnie szybszy rozwój kanału, co przełoży się na zwiększenie częstotliwości publikowania nowych materiałów, a przez najbliższy czas będzie bardzo dużo Pokemonów. Nie ma szans, nie damy rady wbić 20 tysięcy przed rocznicą, prawda? Zostawiłem subskrypcję dla mojego ulubionego youtubera. Ale kurde. Cringe, ja pierd... A jak już klikniesz ten czerwony przycisk, to rzuć też łapsko w górę i napisz komentarz o treści Kawusia. I szybkie podziękowania dla was, dla widzów oraz przede wszystkim dla wspierających. Zwarte mordeczki. Idąc lasem w stronę kolejnej sali, nad głowami przelatuje im... No właśnie, co to może być? Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to Grajger. Wzbudzając przy tym przerażenie naszych małolatów, aż ci ponownie dają się złapać w pułapkę. Których ratuje ich prawdziwy superbohater. Jego ulany właściciel. Natychmiast ich uwolnijcie! Jestem Gligar Man! Ciesząc się ogromnym autorytetem. Jest stuknięty! I sławą. Znacie go? A skądże? A Misty zdradza swoje zamiłowanie do facetów w obcisłym lateksie. Jestem Misty, Gligar Manie! Po skutecznym zakończeniu misji ratunkowej. Wątpliwy bohater zostawia gwizdek do jego przyzwania. To gwizdek! I rusza ratować uciśnionych. Chwilę później wpada uroczy Alfred i zadaje dziwne pytania. Widzieliście gdzieś w okolicy Gligarmana? Po czym się zawija, a jakiś stary typ monetyzuje lokalną sławę w okolicznym sklepie. Zresztą z pomocą Alfreda, która to podaje się za córkę właściciela sklepu. Ten pokaz przybliży wam wspaniały świat Gligarmana. Robi wrażenie. Na szczęście przebiegła Misty, szybko odkrywa prawdę. Zaczynam podejrzewać, że to ty jesteś Gligar Manem. Którą skrywa ten zapuszczony Bruce Wayne. A więc to ty? Cóż za mistyfikacja. Nie podoba mi się. A zespolaki, czując utratę pozycji, zapowiadają ciężką rywalizację. Następnie córka superbohatera zdradza, że cała ta Gligar faza to tylko skrzętnie przemyślana marketingowa ściema, która powstała tylko po to, żeby napchać kieszenie hajsem, wciskając szajs dzieciakom. Już wiem, skąd Disney czerpał inspirację. Następnie zwiedzają tajną bazę, a aż dostaje propozycję zostania Robinem. I want a car. Chicks dig the car. Bo córka nie zamierza skakać po drzewach w piżamie tak jak jej stary. Chwilę później i z pomocą zespolakmenów, wielka siła lokalnego superhero zostaje wystawiona na próbę. Kiedy sytuacja robi się beznadziejna, z pomocą przychodzi... która szybko rozwiązuje tą niemożliwą do rozwiązania sytuację. Co porusza nawet tatusia, to znaczy Gligar Mana. Moja córka, moja krew! Hej, z tej strony Alive z kanału Pokémon Polska. Mam dziś okazję opowiedzieć wam o jednym z moich ulubionych odcinków serii Johto, w którym znajdziemy jedną z najbardziej wciągających walk wczesnej serii. I to nawet nie jest moja osobista opinia, polska nazwa tego odcinka po prostu brzmi wciągająca walka, aby nie było żadnych wątpliwości. Nasi bohaterowie natrafiają na Scizora, którego właścicielem jest Muramasa, trener dojo, w którym młodzież szlifuje swoje umiejętności walki Pokémonami. Co również oznacza, że odcinek ten jest zbanowany w Korei Południowej, która ma spore problemy z jakąkolwiek reprezentacją kultury japońskiej w japońskim anime. Muramasa ma mały problem. Jego najsilniejszy uczeń, czy też jego syn, jeżeli oglądacie wersję japońską, nie wiem dlaczego to zmienili, przestał brać udział w walkach Pokémon, ponieważ uważa, że jest w stanie przewidzieć wynik pojedynku, patrząc jedynie na dane w komputerze. Jego przeogromna baza danych sięga 5 lat wstecz i ma informacje na temat każdego wartego uwagi trenera. Muramasie nie podoba się fakt, że jego uczeń lub syn polega w całości na kalkulacjach komputera, zamiast samemu toczyć walki, więc prosi Asha, aby pomógł mu zrozumieć swoje błędy. Bo to wcale nie tak, że gracze na najwyższym poziomie rozgrywki w prawdziwym świecie ciągle korzystają z urządzeń obliczających skuteczność ruchów czy coś. Tak duże źródło informacji przykuwa uwagę zespołu R, którzy bawią się w hackermanów i próbują ukraść bazę danych Shingo, podłączając się do jego laptopa,
i ciągnąć za kabel. Kiedy są na tym przyłapani, dowiadują się, że nie istnieją w bazie danych Shingo, po czym zaczynają wątpić w przydatność jego informacji, co wkurza go na tyle, aby wreszcie stanąć do prawdziwej walki i zmieść ich z powierzchni Ziemi. Najwidoczniej nie wyładował całego nagromadzonego gniewu, bo zgadza się też na walkę z Ashem. Caesar kontra Heracross. Shingo oczywiście obserwuje potyczkę przez ekran laptopa, analizując, które duchy będą najskuteczniejsze. W pewnym momencie mówi, że Quick Attack Caesara zadaje potrójne obrażenia przy jego szybkości, co może być nawiązaniem do oryginalnej serii TV Mobile Suit Gundam, gdzie czerwony S-Type Zaku 2, pilotowany przez Shara, porusza się 3 razy szybciej od reszty modeli S-Type Zaku 2. Co ciekawe, lata później Caesar zyskał umiejętność Technician, która faktycznie zwiększa siłę słabszych ruchów, więc istnieje szansa, że ta linia dialogu mogła się do tego przyczynić. W momencie, kiedy Heracross Asha zamyka oczy, Shindo zaczyna patrzeć na pole walki, bo nie może uwierzyć w tak idiotyczną strategię, dopóki nie ujrzy jej na własne oczy. Po czym porzuca swój laptop i zaczyna samemu decydować o następnym ruchu. W finałowym momencie walki rozkazuje Caesarowi skończyć pojedynek atakiem False Swipe, którego specjalnym działaniem jest to, że nie może zabrać przeciwnikowi wszystkich punktów zdrowia, zawsze zostawiając ich przy jednym HP, udowadniając, że bez komputera Shingo jest bezużyteczny. Pozostawiając widza z kolejną wartą zapamiętania życiową lekcją. Ponowne ukłony dla Alive'a za dorzucenie czegoś ciekawego do mojego durnego materiału. I pamiętajcie zajrzeć na jego kanał. Błądząc, znowu jakiś random z troską zaleca trzymać się z daleka od szalonych dzikich Syndaquilli. Radzę to dla waszego dobra! Uspokój się! Nie zważając na dobre rady, nagrzany popielak rusza na łowy, odłączając się od swojego stada. A zespolaki przyzywają Megazorda. Z gwiazd dosięgnąć, będziemy walczyć! Czym płoszą małolata i ten szybko odnajduje cel swojej podróży. Ale próby rozpoczęcia przechwycenia przerywa wcześniej wspomniany przyjemniaczek. Chodź, żeby on cię nie ugryzł. Więc rozpoczyna się wyścig szczurów. A mały Syndaquil najwyraźniej dobrze się bawi. Wreszcie młody wraz ze swoim nowym towarzyszem staje naprzeciw żądnego krwi i nie swoich poksów Miałozorda. Może jego też sobie przywłaszczymy? Uciekaj, póki możesz, Syndaquil! Cindy, wyczuwając bezużyteczność swojego nowego obrońcy, sam rusza do ataku. Co motywuje młodego do kolejnego poświęcenia i bezczelnie wykorzystując sytuację... łapie bezbronnego Poksa. Choć popielak nazwałby to pewnie bohaterskim ratunkiem, pod warunkiem, że chciałby go później wypuścić. Młody dołącza do stada, a chwilę później random, który wątpi w skuteczność Asha, zresztą podobnie jak ja, proponuje walkę, w której stawką jest Cindy, którego przed chwilą złapał Ash. Pomysł wydaje się idiotyczny, więc Ash bez wahania się na niego zgadza. Nowy narybek okazuje się niezwykle zwinny, więc wiatraki Sunslasha nie robią na nim specjalnego wrażenia. Po kilku ciosach i motywacji popielaka wreszcie zwycięża. A aż odhacza sobie drugiego z trzech starterów. Leząc pustynią i odczuwając potężne odwodnienie, postanawiają uraczyć się sprytnym prysznicem, korzystając z darmowych hydrantów. Zespolaki w poszukiwaniu wody odwalają jakieś krzywe akcje, docierają do tajemniczego dungeona i natykają się na przerażających leniwców. Slowpoki, które tu mieszkają, wyjąt przywołują deszcz. Zapolujmy na slowpoki! Młodziaki docierają do miasta, w którym swoją siedzibę ma cel wielkiej podróży popielaka, czyli Kurt, choć aż w pierwszej kolejności z chęcią pyknąłby walkę o odznakę. Niestety z powodu konserwacji wodę odcięto i wszystko jest zamknięte. Całe miasto oblegane jest przez leniwców. Przepraszam, on cierpi. Banda odklejonych tubylców bierze ich za złoczyńców, kryminaliści, krzywdzicieli slowpoków i w zamian za zdeptanie jednego postanawia spalić ich na stosie. Dokąd się wybieracie? Z opresji ratuje ich przebieraniec i przy okazji zdradza, że mieszkańcy to ślepi fanatycy, bo niegdyś slowpoki uratowały ich przed gigantyczną suszą. Miasto zostało uratowane, ludzie ocaleli! Po czym się zawija i leci w pośpiechu sprawdzić, co się w jaskiniach odpierdza. Stój! Poczekaj! Tymczasem gromadka całuje klamkę, a wnuczka Kurta kieruje ich do Slowpoke Zdroju, bo ponoć tam polazł stary przebieraniec, chociaż w sumie jeszcze o tym nie wiemy, sorry za spoiler. Więc się tam udają i szybko lokalizują typa, który wpadł w tarapaty wywołane przez oczywiście zespolaków. Ratujcie je! Jasne! Aż szybko rozwiązuje problem. Ja, ktoś!
zmianach, co pozwala Slowpokom na ponowną interwencję, zupełnie jak przed laty. Deszcz pada, wszystko rośnie. Linda, Rusia, pies sra, czujesz to? A stary przybieraniec okazuje się szukanym przez nich Kurtem. Ja jestem Kurt! Wszyscy są w totalnym szoku. Stary dziękuje za ratunek, otrzymuje gizbola i raczy młodych fachową analizą. To na pewno jest Pokeball! Niezwykle wnikliwą. Przeciwny Pokeball! I gwarantuje dalsze badania. Ogarniemy to. A Oak opowiada o innowacyjnym patencie Kurta na robienie klatek pokemonowych z aprikornu. Mają wyjątkowe właściwości. Więc młody oczywiście postanawia wyżebrać kilka. Po otrzymaniu palca postanawia wziąć całą rękę. Powinienem mieć pokebole we wszystkich kolorach. Tylko że musi ruszyć na kolejnego questa. Wnuczka opowiada co i jak. Aprikorny mają wiele kolorów. Biały, czerwony, niebieski. Każdy kolor Pokebola przyporządkowany jest innemu rodzajowi Pokemona. A Brock rozważa różne możliwości zastosowania. Czy przy pomocy takiego Pokebola mógłbym złapać jakąś miłą siostrę Joy albo oficer Jenny? Jeden ball służy do łapania szybkich poków, inny do ciężkich i tak dalej. A kamieniak postanawia złapać sobie szyszkę. Nadchodzę, pańko! Całkiem nieskutecznie. W trakcie questa zwiedzają kolejne drzewa, bawią się z zespolakami. Dość. Brock ma okazję się wykazać, dzięki czemu tym razem skutecznie udaje mu się złapać szyszkę. Oczywiście łapie Poksa dla jego dobra. Przecież na wolności by se nie poradził. Pikachu kończy udział zespolaków, przynajmniej w tym odcinku. Zwycięstwo! A Brock zostaje uraczony wybuchem endorfin od swojego nowego Poksa. Młody oddaje pobocznego questa, ale na nagrodę musi poczekać do kolejnego odcinka. Na szczęście sala jest już otwarta. Pewny siebie, że żaden frajer nie stanie na drodze pomiędzy nim a kolejną odznaką. Dotąd zawsze mogłeś liczyć na pomoc Charizarda, który wyciągał cię z największych kłopotów. Wbija na kolejną salę. Halo, jest tu kto? Która wygląda jak ogród wypełniony morderczymi robakami. Trener triggeruje Misty. Owady Pokémon są najwspanialsze, nie znać ich to zwyczajna ignorancja. Jak śmiesz mnie obrażać? Ale to nieważne, bo już za chwilę rozpocznie się wielka walka. Ale zanim... Mógłbyś podać mi drabinę? Utknąłem tu. Dochodzi do małego spięcia bliźniaczych charakterów. Cyndaquil, który niespecjalnie miał okazję potrenować, versus dobrze przypakowany Spinarak. Jak nie trudno się domyślić, szybko wraca. W jego miejsce trawiasta Chica, która no, zgodnie z logiką nie powinna walczyć z robakami, ale aż ma plan. Blokowanie, usypianie, uderzenie z bani. Logika nie ma znaczenia, 1-0 dla Popielaka, a zespolaki kminią plan ataku. Cudownie, plan jasny, prosty i zwięzły. Do oktagonu wskakuje opancerzony Metapod, który ponownie wbrew logice wyłącza Chicę. 1-1. Wkracza szczur. Rozpoczyna się wielki wyścig. Szybki piorun i 2-1. W miejsce gryzącego piach Metapoda pada szlachtujący Skyter. Co to? Szybka akcja, kilka uników i teraz to szczur wraca do nory. 2-2. Podobnie jak zespolaki, wkracza Cindy i sprawnie unika. W międzyczasie ładuje ogniowego buffa i rozpoczyna atak, który zostaje szybko zablokowany. Cyndaquil, możesz walczyć? Sytuacja wydaje się beznadziejna. Król robaków zaleca poddanie, gdy nagle Popielak wpada na genialny plan i postanawia przypiec wiatrak od góry. Do tego dochodzi szybka bania i zwycięstwo, 3-2. Wygraliśmy! A odznaka ląduje w kieszeni młodego. Odznaka Ula! Na powrót zahacza ich jeszcze wnuczka Kurta, oznajmia, że stary dalej nic nie osiągnął w temacie gizbola, ale ma dla nich aprikornowe bole. Idąc miastem portowym, natrafiają na małolata, który pragnie pozbyć się swojego bezużytecznego poksa i zamierza obchnąć go na targach. Czemu chcesz go oddać? Chciałbym spróbować z innym Pokemonem. Hello darkness, my old friend. A tutejsze miasto nawiedza stado pędzących taurosów,
które pędzą prosto na stadion. Ash zamierza wziąć udział w tych igrzyskach, więc na czas walki wymienia swojego żuka na byka i rusza do akcji. Zepchnij go, Tauros! Natomiast agenci działają pod przykrywką. Widziałam Merina i wspaniałego Quagsire'a. Zauważyłam świetnego Stamplera i Sentreta. Po zwycięstwie targi szaleją. Pokonał Fernanda! A młody próbuje wcisnąć komuś niebieskiego. Z pomocą przy ewidentnym skamie przychodzi nasza niezastąpiona gromadka. Po zakończeniu rekonesansu zespolaki przechodzą do działania. A gdzieś w okolicy samotna Julia szuka swojego Romeo. Prawie udaje im się naciągnąć jakiegoś nieświadomego oszołoma. Możemy dać 90 dni gwarancji na umiejętności. Gdy ten w ostatniej chwili zmienia zdanie. Rozmyśliłem się. A James... Chodź na to. Czy ty mówisz do mnie? Ten Magikarp jest maszynką do robienia pieniędzy. Co ty powiesz? Chyba mam małe déjà vu. Co daje biliony Magikarpiów? Sprzedasz każdego Magikarpia za 100 dolców i zarobisz 10 milionów dolarów. Na szczęście James ma łeb na karku. To ty jesteś tym szarlatanem, który mnie oszukał! I nie da się dwa razy zrobić w Magikarpia. Przekręcik wychodzi na jaw, więc stary pakuje mandżur i się zawija. James rusza za nim w pościg. W wyniku niesamowitego zbiegu okoliczności dochodzi do wielkiej wymiany. Dzięki czemu młody dostaje nowego poksa. Zabiorę swój pokeball, dziękuję wam bardzo. O, James! Zaczekaj! Podobnie jak Jessie, która odkrywa to podczas dalszego zamieszania. Nie rozumiem jak. A młody cieszy się ze swojego nowego przytulaka. W końcu mam świetnego Likidunga. Pożegnanie z prawdziwym przyjacielem jest zawsze bardzo smutne. No tak, z przyjacielem, dlatego go wymienił jak każdego bezużytecznego przyjaciela. To musiało się stać w zwykłej maszynie, więc teraz łubuchet należy do mnie. Tauros wraca do Ołka, ale Herakros chwilowo zostaje. Może sprawdzisz i mój stan zdrowia? A Brok wymaga badania. Sądzę, że tylko ty możesz wyleczyć moje chore serce. Głowy. Ash planuje wziąć udział w zawodach strażackich i pożycza od Misty resztę składu. Podobnie jak typ, którego spotkał na Wyspach Pomarańczowych. Do usług, dzieciaki! Przypomnijmy, żółw młodego pomagał jego ekipie gasić pożar. Do zawodów zgłasza się też była ekipa gangusów Squirtla. Idą twoi starzy przyjaciele! Stare ziomki mają problem, więc Ashowy pomaga im się zmotywować. Zawsze potrzebny jest lider. W zawodach najgorzej, oczywiście poza Ashem, radzą sobie gangusy. To też Ashowy ponownie musi interweniować. Do zabawy dołącza zespół R. Pojawiają się okulary słoneczne. Przeciwsłoneczne! Po ugaszeniu tego zespolakowego pożaru młody dochodzi do wniosku, że gangusom przyda się lider i to jego żółw powinien nim zostać. Potrzebuje kogoś, kto będzie nią dowodził. Przy okazji zwolni mu się slocik na nowego Pokemona. Z pomocą Ashowego gangusy oczywiście wygrywają zawody. Cóż za niespodzianka! Skorupiak zbija pionę z bulwą. Olewa młodego niewdzięcznego Fagasa. No trochę wzruszyłem. Przepraszam na chwilę. Odjeżdża w stronę zachodzącego słońca z piękną dzierlatką na państwowym stanowisku i kumplami. Oddając się niezwykle angażującemu zajęciu, czyli cholernie nudnemu łowieniu ryb. I to bez jedynego sensownego dla tego zajęcia powodu, czyli żłopania browarów. Wpadają na brakujący starter Johto. Właściwie to on na nich wpada. Ale to za chwilę. Przed tym Misty terroryzuje swoją mini Misty okoliczne bajorko. Następnie trochę jej się odlatuje. Wtem pojawia się rozentuzjazmowany i wyjątkowo irytujący Totodile. Jako że Misty od dawna łapanie poksów miała w dupie, zresztą podobnie jak Ash, to podobnie jak on, zapragnęła złapać akurat Totodile'a. Ten Pokémon będzie mój! W wyniku splotu niesamowicie ciekawych wydarzeń... Pokéball! Dochodzi do wspólnego złapania. Jak rozpoznać swój? To mój! A to oznacza jedno. Walka Pokémon! Więc tak, mamy powtórkę walki o Togepi i rozstrzygnięcie przerwanego pojedynku z Azuri. Ale cwana Misty na pierwsze baty posyła... Togepi, idź!
wiecznego niemowlaka. No i młody ma tutaj trochę problemy. Nie do końca wie, czy ma sklepać dziecko, czy nie. Pikacz odpada, ale Chica daje radę. Jeden do jednego, Kijanka kontra Bulwa. I zgodnie z totalnym brakiem logiki, porażka Kijanki zostaje nagrodzona ewolucją. Poliwak przekształcił się w Poliwirla. Ale i tak Bulwa ze swoim słonecznym promieniem jest górą. Ash jest zwycięzcą. Dobrze. Krokodylek trafia do Asha i na koniec daje pokaz swojego skilla, biorąc zespół Polaków. Zostawa mnie u Grenfo! I w ten oto sposób Ash skompletował startery regionu Johto. Mam i razem z dwoma odznakami rusza w swoją dalszą podróż.